Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko serdecznie jeszcze w zimowy poranek. Nie mówię tego bez kozery, gdyż sytuacja się zmieni w tym tygodniu. No i pożegnamy pokrywę śnieżną i to się będzie dziać w dosyć szybkim tempie. To będziemy widzieć za oknami. A jeszcze, jak temperatury w nocy będą delikatnie na plusie, no to to topnienie yy, przyspieszy. Dlatego, że z nadatlantyku będą płynąć coraz cieplejsze masy powietrza. No i jeśli prognozy się sprawdzą, to w środę nawet 8 czy 9 stopni. Do tego dojdą opady deszczu i to też akurat w środę będzie ich najwięcej, bo nawet kilkanaście litrów wody na metr kwadratowy, wody z deszczu i to przełoży się na to, że śnieg nam stopnieje, na drogach zrobi się trochę lepsza sytuacja, jeśli chodzi o jakość nawierzchni, no a na polach odkryją nam się oziminy, ale generalnie krajobrazy, no trochę szare, trochę ponure, tak to bywa, kiedy zimą nie ma śniegu. Szkoda zobaczymy co dalej, ale jeśli prognozy średnioterminowe się sprawdzą, no to przynajmniej do końca stycznia nie widać zimy, nie widać niskich temperatur, a dokuczać nam będzie po prostu wiatr. Zmienna pogoda skoki ciśnienia no i deszcz i inne zjawiska atmosferyczne, które nie służą niestety naszemu zdrowiu to widać w Przychodniach, to widać na oddziałach szpitalnych zakaźnych. Proszę Państwa, mnóstwo wirusów, mnóstwo osób, mnóstwo dzieci chorych. Taka pogoda styczniowa to zupełnie coś nowego, coś innego niż to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu, gdzie mieliśmy zimę od listopada często aż do marca, a nawet kwietnia. I był to śnieg, i był to mróz. No i tych wirusów, tych chorób było zdecydowanie mniej. Wczoraj w kraju najwyższą temperaturę zanotowano w Nowym Sączu spośród tych większych miast, bo ja zawsze Państwu podaję dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 50 największych miast w Polsce. Między innymi tu się mieszczą Sandomierz i Kielce. No i tak jeśli chodzi o temperaturę na stacji w Sukowie, obok stolicy województwa świętokrzyskiego, to tam zanotowana została w wysokości 1 stopnia powyżej zera, a w Sandomierzu było to prawie 2 stopnie powyżej zera. Jeśli chodzi o najniższą temperaturę u nas, no to tradycyjnie albo i nie, bo to zależy przy państwa od tego jakie układy tutaj u nas panują, czy niżowe, czy wyżowe. A Specyficznym miejscem oczywiście jest Święty Krzyż, i wczoraj tam temperatura nie wzrosła do powyżej minus 2 stopni. Najcieplejszym momencie dnia było na minusie. Najcieplej jak zawsze, praktycznie bo można to tak określić na południu naszego regionu stacja. W Sielcu obok Skalmierza zmierzyła 2,1 stopnia. Natomiast jeśli chodzi o najzimniejsze miejsca w naszym kraju, no to tradycyjnie można powiedzieć tej zimy wschód. Proszę Państwa, tutaj Białystok, Terespol i Suwałki odpowiednio minus 2, minus 2, a właśnie w Suwałkach nawet minus 3 w ciągu dnia w najcieplejszym momencie. Zimno też było w górach, bo na Kasprowym minus 4, a na Śnieżce minus 7, przypomnę, w ciągu dnia. Co widać na mapach topografii barycznej? Ha, dzisiaj, proszę Państwa, to się wyróżniają dwa układy niżowe. Fajnie to tutaj widać, bo jakby spoglądała para oczu. Jedno oko to w rejonie Morza Norweskiego, a drugie już dalej nad Atlantykiem, ale dokładnie na tej samej wysokości, natomiast na innej szerokości, bo w okolicach Grenlandii. Ta para oczu, proszę Państwa, to nic innego jak oczywiście ośrodki niżowe, które płyną z dalekich obszarów Atlantyku. I dalej do Europy Zachodniej, i Środkowej, czasami jeszcze do Rosji. I oczywiście, jak to bywa, przy okazji układów niżowych, ktoś sobie je zaadoptował poprzez Berliński Uniwersytet Wolności. Jeden układ niżowy, który nas będzie dzisiaj dotyczył, to Iris i jego centrum, tak jak mówiłem, nad Morzem Norweskim, a drugi to jest imię, które rzadko się pojawia, albo ja to pierwszy raz w ogóle go widzę Itka. Proszę Państwa, Itka. Takie imię dosłownie ktoś nadał środkowi niżowemu, no i ta itka jeszcze dało sobie znać u nas prawdopodobnie właśnie w środę. Na mapach widać jeszcze wyż nad Hiszpanią, na razie bezimienny, no i nasz Korwin można go tak nazwać, bo dał nam dosyć dobrą pogodę. Dzisiaj jego centrum to już nad Morzem Czarnym. W ciągu najbliższych dni mało się coś zmieni, jak po autostradzie będą sunęły z nadatlantyku niżej w kierunku wschodnim i będą kształtować pogodę, czy to w Europie Zachodniej, czy też w Europie Środkowej. Na południu cały czas stacjonują wyże, i na przykład w Hiszpanii to przepiękna pogoda, dużo słońca. To oczywiście będzie się wiązać z ociepleniem w naszym regionie, bo masy będą płynąć z ciepłego dosyć rejonu Atlantyku, także w środę, nawet tak jak mówiłem, do plus 8 stopni to u nas, a na zachodzie Polski do 12, a nawet i 13 stopni. To wszystko oczywiście, co się wysoko dzieje nad nami, ma przełożenie na to, co się dzieje za naszymi oknami. To widać również po wykresach na meteorogramach. Proszę Państwa, po dzisiejszym lekkim przymrozku w nocy. W ciągu dnia temperatura powędruje do 2-3, a może nawet na południu to i będzie 4 stopnie, ze względu też na insolację słoneczną, bo przed południem sporo słońca. Dopiero zachmurzy się po południu i w nocy pojawią się opady deszczu. Wiatorek w ciągu dnia umiarkowany, ale późnym popołudniem dmuchnie nawet do 60 km na godzinę w porywach. Ciśnienie już leci sobie w dół. Proszę Państwa. Jeszcze wczoraj 1032 hektopaskale mierzone do poziomu morza, dzisiaj późnym popołudniem to będzie tylko 1015 hektopaskali. Oczywiście będziemy mieli do czynienia z przechodzeniem frontu atmosferycznego, który da nam opady deszczu w nocy, ale już przy plusowej temperaturze nie powinniśmy się obawiać jakiejś śliskości. Ta temperatura na plusie utrzyma się przez całą najbliższą noc, opadów niewiele, natomiast jutro już grubsze zachmurzenie, no i porywy wiatru do 45 i 50 km na godzinę, i trochę deszczu. Słońca rzeczywiście niewiele. Kierunek wiatru dzisiaj to południowy, nawet, ale jutro skręci na południowo-zachodni i zachodni. Jutro temperatura w ciągu dnia do 5 stopni, natomiast odczuwalna to tylko 0. Właśnie niekorzystne warunki biometeorologiczne. Kolejna noc storku na środę na plusie. Tu się troszkę rozpogodzi nam o poranku w środę i trzeba zwrócić uwagę, bo temperatura gdzie nigdzie pojawi się w okolicach 0 stopni. No i już w środę przejdzie kolejny front atmosferyczny związany z środkiem niskiego ciśnienia, który będzie przechodził przez Bałtyk. No i będzie w środę lało. I będzie wiało. Nawet do 70 km na godzinę z południowego zachodu i z zachodu. Podsumowując, pogoda wieczna, pogoda dosyć ciepła. Tyle, że na termometrach, bo odczuwalna, no to no, w okolicach zera. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Zdrowia, właśnie przede wszystkim. I do usłyszenia po godzinie 9. Marek Stefaniec.